Podkastcy i Lotnia. Natomiast ogierków po nim mamy już 6 pisanych do ksiąg. Piotrze i Stępa, i przed nas, i będziemy ci dziękować. Ogier krył na punkcie u pana Kaweckiego, tak jak wspomniałem, w województwie warmińsko-mazurskim. Od chwili, kiedy został importowany do Polski, do chwili, kiedy został zagubiony przez panią Dorotę Adamską. Próba dzielności, ten ogier próba dzielności zdawał 20 marca 2008 roku, wstępną i zasadnicza próba zdana 9/21 w ocenie dobrej 4 maja 2011 roku. Użytkowany zaprzęgowo przez panią Dorotę i pana Andrzeja. Wiem, że bez problemu tym ogierem swoje klacze można pokryć w Wórce Chrapanowskiej po wcześniejszym kontakcie z hodowcami i właścicielami. Piotruś, bardzo ci dziękujemy za prezentację ogiera Rubis 144. Brawo, proszę państwa, dla Rubisa. Ogier jest uczestnikiem wielu czempionatów, wielu pokazów, także pięknie ruszający się koń. Dziękujemy.